Witam Państwa we wtorek 26 lipca. Dziś imieniny Mirosławy i Anny, którym składamy najserdeczniejsze życzenia. Zapraszam na skrót wiadomości. Województwo radomskie znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w kraju pod względem ilości wiejskich wodociągów, a jednocześnie samorządy nie wykorzystują istniejących możliwości otrzymywania pieniędzy na inwestycje związane z zaopatrzeniem wsi w wodę. Mówił na dzisiejszym spotkaniu z wójtami i burmistrzami wojewoda radomski Zbigniew Kuźmiuk. Poza tym dwa tematy zdominowały zwołane z inicjatywy wojewody spotkanie: działalność regionalnych izb obrachunkowych i kwestia zaopatrzenia wsi w wodę. W studenckim Bliźniaku mieszka od 70 do 80 osób, głównie praktykanci i studenckie małżeństwa. Poza tym są jeszcze lokatorzy hotelu asystenckiego. W pozostałych akademikach są remonty. W Walecie bieżąca konserwacja, zaś we Wcześniaku remont instalacji elektrycznej. Dogorywa w Bliźniaku knajpka MAK, ale najpewniej zostanie zamknięta na najbliższy miesiąc, bo klientów jak na lekarstwo. W Atrium ogłoszono dyskoteki we czwartki, piątki i soboty. Jest piwo, parówki à la Canada, żur, pizza i hamburgery, lecz w lokalu wieje pustką. Za to na basenie Radomiaka tłum, zdeptana trawa, hałas i upał nie do wytrzymania. Wiadomo, pełnia lata i każdy woli być nad wodą niż siedzieć w zadymionej kawiarni. Wczoraj o godzinie 8 w miejscowości Kolonia Promna jadący trasą 7 Mercedes furgon z nieustalonych przyczyn zjechał do rowu, uderzył w drzewo, mostek, a następnie przewrócił się i zapalił. Kierowcę i pasażera wyciągnęli z płonącego samochodu inni podróżujący tą trasą. Ofiary wypadku z lekkimi obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala. W wyniku pożaru spaleniu uległ nie tylko pojazd, ale również dokumenty i pieniądze w kwocie 200 milionów złotych. Przez okno mieszczącej się na drugim piętrze sali szpitala w Lipsku wyskoczył 29-letni mężczyzna. Stwierdzono u niego złamania kości rąk, nóg, bioder, kręgosłupa oraz uszkodzenia narządów wewnętrznych. Na skutek doznanych obrażeń zmarł następnego dnia na oddziale ortopedycznym tego samego szpitala. Dochodzenie w sprawie tego bulwersującego wypadku prowadzi Komenda Rejonowa Policji w Lipsku. Przesłuchiwani są pacjenci oraz personel medyczny szpitala. Badane jest m.in. i to, czy ofiara miała zapewnioną właściwą opiekę. Jak udało nam się dowiedzieć, zmarły został przyjęty do szpitala w przeddzień zdarzenia z objawami zatrucia środkami chemicznymi, powstałymi na skutek dokonywania oprysków pola. Eksperci z Instytutu Toksykologii mają się wypowiedzieć, czy preparaty, którymi się zatruł, mogły mieć wpływ na jego zachowanie. Zarząd Wojewódzki PCK w Radomiu apeluje do społeczeństwa o przekazywanie środków finansowych na pomoc Rwandzie. Liczy się każda kwota. Podajemy konto, na które można wpłacać pieniądze. Bank Energetyki S.A., pierwszy oddział Radom, numer 61 10 75 35 028 271, z dopiskiem pomoc Rwandzie. Witam Państwa. Pięciu zapaśników Orła Wierzbica znalazło uznanie w oczach trenera kadry narodowej i zostało powołanych do reprezentacji Polski. Są to kadeci: Jacek Pietruszka w wadze do 43 kg, Kamil Osak w wadze do 47 kg, Marcin Fałek w wadze do 50 kg, Tomasz Lisek w wadze do 90 kg i junior młodszy Daniel Nowak w wadze do 50 kg. W dniach od 15 do 27 uczestniczyć będą oni w obozie kadry w Olsztynie, który poprowadzi trener Stanisław Krzesiński. W Teśinie rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w łucznictwie. W zawodach startowały dwie reprezentantki Sokoła Radom, Edyta Adamczyk i Katarzyna Kapusta. Obydwie spisały się jednak słabiej niż oczekiwano i zajęły miejsca dopiero w trzeciej dziesiątce. Ze zgrupowania kadry narodowej łyżwiarzy szybkich w Wałczu powrócił reprezentant MKS Pionki Paweł Jaroszek. Nasz olimpijczyk z Albertville i Lillehammer już niedługo, bo 8 sierpnia, wyjedzie na kolejny obóz kadry do Zakopanego.
Jutro w Radomiu pogodę będzie kształtować wyż z centrum nad Litwą, w gorącej masie powietrza zwrotnikowego. Zachmurzenie umiarkowane, widzialność dobra. Wiatr północno-wschodni słaby. Temperatura w nocy od 16 do 19 stopni, w dzień od 31 do 34 stopni. Ciśnienie 748 mm słupa rtęci. Z prognozy pogody wynika, że jutro zapowiada się kolejny upalny dzień. A ja się z Państwem żegnam. Szczegóły dzisiejszych informacji w jutrzejszym wydaniu Dziennika Radomskiego. Do widzenia.